W części pierwszej, siódmego dnia, Hal Holbrook i zaproszeni eksperci zmierzyli się z kwestiami pochodzenia ludzkości. Czy jesteśmy niezaplanowanym i przypadkowym wynikiem ewolucji, powstałym na skutek naturalnej selekcji? Lub może jesteśmy dziełem jakiejś najwyższej istoty? Czy zawdzięczamy nasze istnienie azteckim lub babilońskim bogom? Lub może obcym istotom z kosmosu? Jaka jest prawda o naszym początku? Kiedy powstał nasz wszechświat? W jaki sposób gwiazdy odnalazły swoje miejsce? Nauka może mówić o tym, jak zachowuje się wszechświat i co się w nim dzieje. Nie może ona jednak wyjaśnić, dlaczego istnieje coś zamiast niczego. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego. Bóg stwarza cały świat w sześciu dniach, a następnie odpoczywa w szabat. Szabat jednak jest stworzeniem samym w sobie, ponieważ stawia on resztę sześciu dni w szerszej perspektywie. Przykazanie o zachowywaniu szabatu każdego siódmego dnia tygodnia, najdłuższe ze wszystkich dziesięciu przykazań, zostało zachowane z innymi dziewięcioma na kamiennych tablicach i umieszczone w Arce Przymierza. Dziś ludzie są w wielkiej potrzebie znalezienia schronienia w czasie, a tym jest właśnie szabat. Papież Jan Paweł II w swoim apostolskim liście Dies Domini przypomina, że wszechświat oraz historia należą do Boga. W ponad 100 starożytnych oraz współczesnych językach siódmy dzień tygodnia nazwano sabatem lub jego odpowiednikiem. Gdy wzrasta nasza wiedza na temat przeszłości, gdy odkrywamy jej tajemnice, wówczas zarys naszej historii staje się coraz bardziej wyraźny. Z jaskiń i miejsc pochówku, z kamiennych klifów, które kiedyś były miastami, z wraków i ruin dawno zagubionych plemion i narodów, wyłaniają się nowe informacje poszerzające nasze zrozumienie historii ludzkości. Dzięki zapiskom wymarłych cywilizacji oraz dzięki dużej ilości starożytnej literatury, archeolodzy ciągle dodają coś do tego obrazu. Istnieje dzień, który wyznacza tygodniową strukturę czasu i wiąże ludzkość z jej początkiem. To siódmy dzień tygodnia, szabat, który łączy nas ze Stwórcą. A teraz część druga, siódmego dnia, odkrycia z zaginionych kart historii. Jerozolima, około roku 30 naszej ery. W czasach, gdy Jezus chodził pośród Żydów, było jego zwyczajem uczęszczać do synagogi, by wielbić Boga i nauczać w dzień szabatu. A oczy religijnych przywódców ciągle były zwrócone na niego. Niektórzy rabini za jego czasów spierali się z nim na temat właściwego sposobu zachowywania szabatu. Czekali, by zobaczyć, czy będzie on uzdrawiał w tym świętym dniu, by mogli go oskarżyć o łamanie szabatu.
Witajcie, jestem Hal Holbrook. Witam w drugiej części siódmego dnia odkrycia z zaginionych kart historii. To, co Jezus Chrystus zrobił w ten szabat jakieś 2000 lat temu, było czymś rewolucyjnym. Poprzez uzdrowienie w ten dzień zdobył on serca zwykłych ludzi. To postawiło go w bezpośrednim konflikcie z żydowskimi przywódcami. Poprzez nazwanie siebie Panem Szabatu poddał on w wątpliwość ich duchowy autorytet, co ostatecznie doprowadziło do jego haniebnego procesu i śmierci na krzyżu. Jezus narodził się w Betlejem, w mało znaczącym mieście w okręgu Judei za panowania Cezara Augusta, pierwszego wielkiego rzymskiego cesarza. W tamtym okresie Imperium Rzymskie posiadało dziesiątki, jak nie setki, różnych religii oraz kultów, od zaratusztrianizmu w Persji, przez tajemnicze kulty greckie, do druidyzmu w celtyckiej Brytanii. Potajemne inicjacje oraz kult płodności były powszechne, podobnie wiara w astrologię. Sami Rzymianie podziwiali religię oraz kulturę Grecji. Przejęli oni greckich bogów i dopasowali ich do swoich religii. Wynikiem tego była mieszanina kultu przodków, kultu władcy oraz kultu słońca, religia, która posiadała nie jednego boga, a wielu. Rozdział drugi. Żydowski szabat. Żydzi natomiast czcili tylko jednego boga. Otoczeni obrazami greckich oraz rzymskich bóstw, służyli oni Bogu, którego nie widzieli. Nie mieli oni obrazów, które by go przedstawiały. Nie praktykowali oni inicjacji oraz kultów płodności. Zamiast tego mieli dzień. Dzień, który ich wyróżniał. Dzień, który nie miał sobie równych w innych religiach. 24-godzinny okres poświęcany był całkowicie ich Bogu. Żydzi mieli szabat. Po wyjściu z Egiptu Bóg uczynił przymierze z Izraelem. I to przymierze zawierało 10 przykazań wraz z przykazaniem o zachowywaniu szabatu siódmego dnia tygodnia jako pamiątki Jego stworzenia oraz Jego wybawienia z Egiptu. Poprzez zachowywanie szabatu będącym znakiem między Bogiem a Izraelem przypominano im, że jest On ich Bogiem, a oni są Jego ludem. Zaiste przestrzegać będziecie szabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam. Jest prawdopodobne, że Żydzi pierwszego wieku znali i odczytywali 10 przykazań. Przykazania mówiły im, tak jak i nam mówią, że szabat jest pamiątką Bożego stworzenia świata w 6 dniach, oraz pamiątką wyjścia z Egiptu. Dla Żydów pierwszego wieku szabat był czasem przenikliwej duchowości. Łączyli się z Bogiem, który stworzył wszechświat w 6 dniach, a w 7 odpoczął. Tak więc oni także odpoczywali w 7 dniu. Podobnie w żydowskiej liturgii odzwierciedlali oni to, że Bóg wyciągnął ich z Egiptu. Szabat stał się okazją do świętowania ich wolności. Przestrzeganie siódmego dnia szabatu było wyraźną cechą Żydów. Wyróżniało to ich od reszty. Nie można było tego ukryć. W oczach greckich oraz rzymskich obserwatorów, żydowskie przestrzeganie szabatu było jednym ze szczególnych cech Żydów. Oto naród, który nie pracuje każdego siódmego dnia tygodnia. Grecy i Rzymianie nie mieli nic, co byłoby podobne do tego. Żydzi z pierwszego wieku wykorzystywali szabat w tym, że nie pracowali, a zamiast tego radowali się. Mieli wspaniałą kolację przy świecach w piątek wieczór, często z 2 bochenkami chleba, przypominającymi mannę, która opadała na pustynię w tym okresie biblijnym. W sobotę prawdopodobnie uczęszczali do synagogi, gdzie mieli okazję do zobaczenia się oraz poplotkowania ze swoimi przyjaciółmi. A z dowodów, jakie posiadamy, studiowali oni Torę i wspólnie oddawali Bogu cześć. Obserwatorzy z zewnątrz byli wielokrotnie wstrząśnięci dziwnym zwyczajem żydowskiej odmowy pracy w dniu szabatu. Jeden z filozofów, Seneka, mówił nawet, że Żydzi poświęcają 1/7 swojego życia na lenistwo, ponieważ nie pracują w dniu szabatu. Gdy pojawił się Jezus,
Szabat był zmiażdżony ciężarem ustanowionych zasad i prawideł. Rabini przekształcili zachowywanie szabatu w drobiazgową wiedzę pozbawioną sensu i radości. W pierwszym wieku naszej ery zachowywanie szabatu było pasmem zakazów. Zabraniali wiązania i rozwiązywania węzłów, gotowania, pisania więcej niż jednej litery alfabetu, noszenia wszelkich ciężarów, wliczając w to coś, co można było włożyć do kieszeni, i mnóstwo codziennych zajęć, jak preparowanie skór oraz tego, co będzie potrzebne do przetrwania. Zakazywali rozpalać ognia i gasić pożaru. Zakazywali podróżowania więcej niż 2000 łokci poza miejsce zamieszkania. 2000 łokci to około 4000 stóp. Żydowski sposób przestrzegania szabatu był bardzo legalistyczny. Nie mogłeś robić czegokolwiek. Jednakże Jezus wiedział, że było to wypaczenie Bożego planu względem ludzkości. Rozdział 3. Reformator szabatu. Przez uleczenie człowieka z uschniętą ręką, Jezus ukazał prawdziwego ducha szabatu. Odrzucił on zasadę rabinów. Zachowywał szabat tak, jak nauczały starożytne pisma hebrajskie. Zgodnie z Ewangelią według Łukasza, było to zwyczajem Jezusa udawać się do synagogi i wielbić Boga w dniu szabatu. On przestrzegał szabatu, ale nie przestrzegał go zgodnie z zasadami ustanowionymi przez faryzeuszy. Powiedział on, że szabat został uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Podczas gdy faryzeusze mówili, że szabat został stworzony jedynie dla Izraela, tak więc Izrael został uczyniony dla szabatu, aby Pan miał kogoś na ziemi, kto by zachowywał szabat. Gdy Jezus oświadczył, że szabat został uczyniony dla człowieka, nauczał radykalnych i niepokojących pojęć. Nic dziwnego więc, że wywoływało to mocny sprzeciw ze strony żydowskich przywódców. Pewnego szabatu Jezus nauczał lud. I była tam kobieta, która była chora i była pochylona od 18 lat, i zawołał ją do siebie. Religijni przywódcy byli źli z powodu tego, że Jezus uzdrawiał w szabat, i oni nadal spiskowali przeciwko Niemu. Dla religijnych przywódców było to skandalicznym zachowaniem, zwłaszcza dlatego, gdyż łamało to ich regułę zagrożenia śmiercią. Zasada zagrożenia śmiercią mówiła, że były pewne rzeczy, które można było zrobić w szabat, ale jedynie w przypadku sprawy dotyczącej życia lub śmierci. Mogłeś uratować tego, czyje życie było w niebezpieczeństwie, ale nie mogłeś uzdrowić chronicznie chorej osoby w szabat. To musiało poczekać na następny dzień. Ale Jezus nie chciał czekać na kolejny dzień. Powiedział, że wy odwiązujecie zwierzę, aby wasze zwierzę mogło odpocząć w szabat, a krytykujecie mnie, że uwolniłem tą kobietę od jej ciężaru, by mogła prawdziwie zachowywać szabat po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Był to druzgocący argument. Jan w swoim zapisie życia Jezusa pisze, że z tego powodu Żydzi prześladowali Jezusa, gdyż czynił te rzeczy w szabat.
Oskarżyli oni Jezusa o łamanie szabatu. Obawiali się oni ludzi, którzy szli za Jezusem. Cały naród stałby się narodem, który łamałby szabat. To ściągnęłoby sąd i gniew Boży. Straciliby swój naród. Ta obawa doprowadziła do ukrzyżowania Chrystusa. Niektórzy sugerują, że szabat pochodzący z 10 przykazań stracił swoje znaczenie wraz ze śmiercią Jezusa, że w jakiś sposób zniósł on zachowywanie szabatu. Gdy powiedział, że szabat został uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, mógł powiedzieć, że szabat był tylko dla Izraela i że nie jest to konieczne dla kogoś innego, aby go zachowywać i może nawet nie dla Izraelczyków. Miał on wiele okazji powiedzieć, że szabat nie jest ważny, pozbądźmy się go. Jego walka z faryzeuszami nie dotyczyła tego, czy szabat ma być zachowywany, ale w jaki sposób ma być zachowywany. Jeżeli pojawiło się jakieś pytanie, jak należy zachowywać szabat, Jezus miał na to odpowiedź. Odpowiedzią był autorytet świętych pism, a nie podążanie za prawami ludzkimi i tradycją. Ludzie tak zanieczyścili szabat, że trudno było dostrzec jego prawdziwy sens. Jezus dotarł do serca szabatu, czym jest związek pomiędzy miłującym Stworzycielem a ludźmi. Szabat, z dala od świeckich czynności, może być aktywnym dniem, dniem troski o swoich bliźnich, dniem społeczności, dniem spędzania więcej czasu z Bogiem, rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi. Wielu szczerych chrześcijan jest zaskoczonych, dowiadując się, że ich święty dzień opiera się na kościelnych zasadach oraz tradycji, a nie na świętych pismach. Niektórzy wierzą, że Biblia uczy, iż Jezus celowo łamał szabat, by zrobić miejsce na nowy dzień oddawania Bogu czci. Pomysł ten jednak nie posiada biblijnego i historycznego wsparcia. Jezus nie łamał szabatu. To, co robił, było opieraniem się zwyczajom oraz tradycjom i dzięki temu ukazał to, czym naprawdę było biblijne zachowywanie szabatu, prawdziwe zachowywanie szabatu. Jezus Chrystus jako wolny łamał szabat, wolny od tradycji, która zmieniła szabat w sztywną formalność. Przywrócił mu prawdziwy sens jako świętu związku człowieka ze swoim bliźnim oraz ze swoim Stworzycielem. Rozdział 4. Proroctwo. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. W tych słowach Jezus wskazał na przerażającą przepowiednię pochodzącą ze Starego Testamentu od proroka Daniela. Ale czemu miałby mówić ludziom, by się modlili, aby ich ucieczka nie wypadła w dzień szabatu? Chyba że spodziewał się, że będą oni nadal uświęcali szabat. W 66 roku naszej ery rzymskie imperium było całkowicie niestabilne. Tak więc Żydzi jako wschodnia prowincja imperium pomyśleli, że to byłby dobry czas na skorzystanie z niestabilności Rzymu, aby wyzwolić się spod panowania rzymskiego. Rzymski generał Wespazjan kierował się przeciwko temu miastu, usiłując stłumić powstanie. Przed wykonaniem zadania został cesarzem w roku 69 naszej ery, a jego syn Tytus został kolejnym przyszłym cesarzem. Tytus oblegał miasto i wreszcie w 70 roku naszej ery armia rzymska przełamała obronę, spustoszyła miasto i całkowicie zniszczyła świątynię. Wczesny historyk Kościoła donosi, że chrześcijanie z Jerozolimy pamiętali o ostrzeżeniu Jezusa i uciekali, zanim miasto zostało zdobyte przez Rzymian.
Ta historia jest wyraźnym przecięciem się historii i proroctwa. Znamy te daty i miejsca. Jezus powiedział, kiedy to się stanie. 40 lat po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, Jego naśladowcy będą nadal zachowywać szabat. Przez cały okres Nowego Testamentu, który kończy się na pierwszym wieku naszej ery, chrześcijanie nadal zachowywali siódmy dzień tygodnia, szabat. Wynika to wyraźnie z zapisków biblijnych oraz historycznych. Rozdział 5. Chrześcijanie i Żydzi. Pierwsi chrześcijanie widzieli swój związek z judaizmem nie jako brak ciągłości, ale jako posuwanie się naprzód. W gruncie rzeczy ich religia była wypełnieniem wszystkich nadziei Starego Testamentu. Chrześcijanie nie postrzegali siebie jako nowej religii. Wierzyli, że byli Żydami, prawdziwym Izraelem. Byli dziećmi Abrahama. Jeśli pochodzili z pogan, wówczas stawali się dziećmi Abrahama przez wiarę. Jedną z rzeczy, jaką podzielali Żydzi oraz chrześcijanie, było wyobrażenie działającego Boga w przeszłości, który działał podczas wyjścia z Egiptu i podczas dzieła stworzenia. Zapis tych działań znajduje się w hebrajskich pismach. Wiara w jednego Boga, osobistego Boga, miłującego Stwórcę, będącego w związku ze swoimi stworzeniami, była sednem żydowskiej oraz chrześcijańskiej teologii. Sercem było również przeżywanie przez nich zachowywania szabatu, będącym związkiem z miłującym Stwórcą. Ale dla chrześcijan życie i śmierć Chrystusa dodała nowy powód dla zachowywania szabatu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. W tych słowach święty Paweł pokazał, że wiara chrześcijańska wzniosła szabat na wyżyny. Wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, chrześcijanie mieli nową nadzieję, nadzieję wyzwolenia ze świata grzechu. A szabat, pierwotnie jako pamiątka dzieła stworzenia, teraz również upamiętnia zbawienie oraz duchowy pokój, jaki wnosi. Rozdział 6. Chrześcijański szabat. To wszystko stawia przed nami intrygujące pytanie. Jeżeli chrześcijanie z pierwszego wieku naszej ery zachowywali szabat pochodzący ze Starego Testamentu, będący czwartym przykazaniem dekalogu, to dlaczego większość chrześcijan święci w obecnym czasie niedzielę? Kiedy nastąpiła zmiana z soboty na niedzielę? Czy zapiski biblijne dostarczają nam jakiejś wskazówki? Pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu zawierają się wśród najstarszych chrześcijańskich dokumentów. Święty Marek spisał jako pierwszy swoją księgę, będącą sprawozdaniem na temat życia Chrystusa. Było to w 55 roku naszej ery lub później. Teksty świętego Mateusza oraz Łukasza datowane są na okres pomiędzy 60 a 80 rokiem naszej ery. Jan, ostatni żyjący apostoł, spisywał swoją księgę pod koniec pierwszego wieku. Pomimo ich późnych dat, od 30 do 70 lat po śmierci Chrystusa, księgi te nie zawierają nawet najmniejszej aluzji, jakoby sami Jezus lub Jego uczniowie rozważali zmianę dnia odpoczynku oraz modlitwy z siódmego dnia tygodnia na pierwszy dzień tygodnia. Jest to bardzo ważne, że autorzy Nowego Testamentu nigdy nie odnosili pierwszego dnia tygodnia do szabatu. Dla nich siódmym dniem był szabat. Jest to zgodne ze wszystkimi innymi dowodami, że do końca pierwszego wieku chrześcijanie oddawali cześć Bogu wraz z Żydami w synagodze w dniu szabatu. Około 95 lub 100 roku naszej ery dokonano zmiany w nabożeństwie w synagodze w kwestii środkowej części nabożeństwa, znanej jako Amida lub jako 18 Bożych błogosławieństw. Wszystkie recytowano w ostatnie dni tygodnia, w szabat jedynie 7. Ale w tym czasie dodano jeszcze jedną. W języku hebrajskim jest znana jako Birkat Haminim, błogosławieństwo heretyków. Dla odstępców niech nie będzie nadziei, a zuchwałą władzę niezwłocznie wyrwi z korzeniami za naszych dni. A Nazarejczycy i heretycy niech zaraz wyginą i ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani.
Błogosławiony bądź Ty, odwieczny nasz Boże, który zuchwalców uniżasz. To wymiotło chrześcijan, ponieważ każdy mógł zostać poproszony, by wyrecytował ten zapis. Wszyscy mieli powiedzieć amen na koniec każdego błogosławieństwa. Było to bardzo niezręczne, a w rzeczywistości niemożliwe dla chrześcijan, by uczestniczyli w nabożeństwie w synagodze od tamtego czasu. Dowód w postaci tej modlitwy z synagogi pomaga wyostrzyć nasz obraz pierwszych chrześcijan. Jest oczywiste to, że oni zachowywali szabat wraz ze swoimi żydowskimi braćmi. Żydzi stawali się coraz mniej tolerancyjni wobec chrześcijan, a chrześcijanie zaczęli kwestionować wartość ich powiązania z judaizmem. W literaturze wczesnego Kościoła chrześcijanie rozpaczliwie pragną odłączyć się od judaizmu oraz wyróżnić się. W rezultacie pojawia się bardzo duży antyjudaizm czy antysemityzm. Część z tego to niemiłe komentarze na temat Żydów. Część odstawia to, co uznawała za religię Starego Testamentu. Istniały praktyczne powody dla chrześcijan, by dystansować się od Żydów. Bez wątpienia byli ogarnięci nurtem antyżydowskich nastrojów. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę poziom konfliktu pomiędzy Żydami a Imperium Rzymskim w tamtym czasie. Pomimo, że Żydzi byli rozproszeni po całym śródziemnomorskim terytorium i poza nim, wielu ciągle marzyło o wielkim narodzie żydowskim i o pełnym zwycięstwie nad swoimi wrogami. I w północnej Afryce, około 115 roku naszej ery, marzenia te przerodziły się w przemoc. Żydzi w rejonie Cyreny ustanowili niejakiego Andrzeja swoim przywódcą i uśmiercili zarówno Rzymian, jak i Greków. Wielu przepiłowali na dwie części, od głowy w dół. Innych rzucili dzikim bestiom. Jeszcze innych zmusili, by walczyli jako gladiatorzy. W sumie zginęło 220 tysięcy osób. W Egipcie również popełniali podobne okropności. Również na Cyprze. Następnie w 132 roku naszej ery żydowski sprzeciw przeciwko zaborczej władzy przerodził się w kolejny okrutny bunt. Tym razem miało to miejsce w Jerozolimie. Nasze starożytne źródła podają dwie przyczyny, dla których wybuchło powstanie Bar Kochby. Pierwsza to zakaz wydany przez cesarza Hadriana przeciwko praktykowaniu obrzezania. Żydom nie wolno było dłużej obrzezywać. Druga to postanowienie cesarza Hadriana o odbudowie Jerozolimy jako pogańskiego miasta. Oddziały cesarstwa rozbiły rebelię w 135 roku. Hadrian wygnał Żydów z Jerozolimy i zakazał zachowywania szabatu i innych żydowskich praktyk religijnych. Zatem istniały mocne nastroje antyżydowskie w całym Imperium Rzymskim. Chrześcijanie nie chcieli być kojarzeni z Żydami i być uznawanymi za wrogów, a łatwym sposobem na odłączenie się od nich było wyrzeknięcie się szabatu, który był cechą żydostwa. Tak więc gdzie i kiedy chrześcijanie po raz pierwszy zaczęli zachowywać inny dzień przeznaczony do kultu Bożego? Zaginione strony historii prowadzą nas w nieoczekiwanym kierunku. Rozdział 7. Zachowujący niedzielę. Aleksandria w Egipcie, założona w 332 roku przed naszą erą przez Aleksandra Wielkiego, jedno z największych światowych ośrodków literatury, nauki i handlu, tygiel religijnych myśli oraz filozofii. Istnieje mocny dowód na to, że chrześcijanie w Aleksandrii byli pierwszymi, którzy zamienili zachowywanie szabatu na świętowanie pierwszego dnia tygodnia, niedzieli. To rozpoczęło się krótko przed 120 rokiem naszej ery. Jednym z pierwszych dokumentów, jakie znajdujemy i które wskazują na chrześcijan zachowujących niedzielę, jest tak zwany list Barnaby. Nie jest to ten Barnaba, o którym czytamy w Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich. Barnaba to pseudonim. Jest to anonimowy list, fałszywie mu przypisywany. Najprawdopodobniej był spisany przez kogoś w Aleksandrii, gdzie istniała tendencja do uduchawiania wszystkiego, a to właśnie robi list Barnaby. Nie przyjmuje on nic w sposób dosłowny. Barnaba wierzy, że pisma hebrajskie są darem dla tych, którzy je prawdziwie pojmują, ale uważa, że nie są one dosłowne
i że należy je pojmować w sposób metaforyczny oraz w duchowym wymiarze. Barnaba utrzymuje, że on i jego naśladowcy zachowują ósmy dzień tygodnia, dzień po szabacie, czyli niedzielę. Potępia on judaizm i wszystko, co jest z nim związane, wliczając w to zachowywanie siódmego dnia, szabatu. List Barnaby jest pierwszym dowodem na to, jak niedziela była promowana jako chrześcijański dzień święty. Chcąc jednak znaleźć źródło tego proniedzielnego ruchu, musimy przesunąć się na zachód od Aleksandrii do serca rzymskiego imperium. W starożytnym Rzymie znajdujemy pierwszy opis święcenia niedzieli przez pierwszych chrześcijan. Pochodzi on od Justyna Męczennika, nawróconego na nową wiarę. W Dniu Słońca zaś schodzimy się razem, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg stworzył świat, a także ponieważ Jezus Chrystus, nasz Zbawca, tego dnia wstał z martwych. Pierwsi chrześcijanie zachowujący niedzielę potrzebowali teologicznego uzasadnienia dla zachowywania pierwszego dnia tygodnia i znaleźli je, wiążąc to z pierwszym dniem stworzenia. W ten sposób zaprzeczyli autorytetowi Chrystusa, który sam oświadczył, że jest Panem Szabatu siódmego dnia tygodnia. Rozdział 8. Dzień Słońca. W naszej historii doszliśmy do przełomowego momentu. Przez odizolowanie siódmego dnia od swoich biblijnych korzeni, przywódcy Kościoła odcięli szabat od źródła jego duchowego znaczenia. Stało się to czystą formalnością, czymś bez znaczenia, testem autorytetu oraz pionkiem w wielowiekowej walce o władzę. Niedziela była atrakcyjnym zastąpieniem szabatu, ponieważ przyciągała ona do siebie pewną atmosferę rozwoju nowej pogańskiej religii, która uczyniła niedzielę dniem oddawania czci słońcu i dniem rozmyślania o nim. Było to nieuniknione, by część pogańskiego kultu przeniknęła do chrześcijaństwa. Chrześcijanie stanowili przecież mniejszość w świecie wyraźnie pogańskim, w świecie, który czcił mitycznych bogów, zmarłych cesarzy oraz niezwyciężone słońce. Historycy powszechnie datują początek Imperium Rzymskiego na rok 31 przed naszą erą. To właśnie wtedy Oktawian pokonał Antoniusza i Kleopatrę i wrócił do Rzymu jako pierwszy cesarz, cesarz August. I było to wówczas, gdy na statku przywiózł do Rzymu dwa ogromne obeliski. Jeden z nich ustawiono w największym cyrku, Circus Maximus. Nie był on jedynie przeznaczony dla Boga Słońca, ale był również bardzo ważnym znakiem, że Rzym podbił Egipt. Tekst dedykacji na nim brzmiał następująco. Cesarz August dedykuje ten dar Słońcu. Czytając dalej, ponieważ został podbity Egipt. Zatem ludzie przychodzący do tego cyrku zobaczyli nie tylko dedykację dla Słońca, ale również spełnienie tego, że rzymski Bóg Słońca przezwyciężył egipskiego Boga Słońca. Informacje z połowy I wieku dostarczają więcej dowodów na popularność słonecznego kultu. Znany cesarz Neron zlecił rzeźbiarzowi stworzenie posągu o wysokości prawie 3,5 metra, zakończonym podobizną jego głowy na styl boskiego słońca. Kiedy Wespazjan wybudował swój wielki amfiteatr, który nazywamy dzisiaj Koloseum, wziął tego ogromnego kolosa, kolos to starożytne słowo oznaczające posąg, ten ogromny posąg Nerona, zmienił cechy na jego obliczu i poświęcił go dla Boga Słońca. Cesarz Heliogabal był tak oddany swemu Bogu Słońcu, że przyjął boskie imię.
sprowadził swojego Boga w kształcie czarnego meteorytu na całą drogę od Syrii po Rzym oraz przyjął orientalny styl życia. Jego orientalne ubranie, orientalne orgie i jego orientalne zachowanie po 4 latach źle się dla niego skończyło. I nawet mimo tego, że jego Bóg został odesłany z powrotem i ten czarny kamień odpłynął statkiem do Syrii, kult słońca nadal był praktykowany. Starożytny historyk Plutarch opisuje, w jaki sposób rzymski generał Pompejusz uporał się na wschodniej części Morza Śródziemnomorskiego z problemem piratów atakujących statki handlowe. Był to rok około 50 przed naszą erą. Zwyciężył piratów, schwytał ich i odesłał do Rzymu. Okazuje się, że piraci byli wyznawcami Mitry, Boga Słońca, i stąd piraci, wyznawcy Mitry, stali się bardzo popularni w Rzymie, zwłaszcza wśród żołnierzy. Sądzę, że żołnierze rzymscy mogli uważać Mitrę za wyjątkowego Boga. On sam był wojownikiem, walczącym po stronie sił dobra. Była to hierarchiczna religia i każdy mógł awansować ze stopnia na kolejny stopień. Mitraizm posiada 7 stopni, tak jak w wojsku. Była to religia braterska o charakterze wspólnoty. Spotykali się oni razem nie tylko, by oddawać cześć swojemu Bogu, ale by wspólnie spożyć posiłek. Słyszymy o żołnierzu, który powróciwszy ze wschodu, modlił się o świcie zwrócony na wschód w kierunku słońca. Odtąd zaczyna się wzmianka o rzymskim Deus Sol Invictus, co znaczy niezwyciężony Bóg Słońca. Niezwyciężony dlatego, ponieważ noc próbuje zwyciężyć słońce w każdej dobie, jednakże o świcie słońce unika zniszczenia. Słońce pokonało noc. Doniosłość kultu słonecznego w Imperium Rzymskim ukazana jest za czasów Aureliana, który był cesarzem od 270 do 275 roku naszej ery. Ustanowił on państwową religię, która zawierała zarówno kult cesarza oraz Sol Invictus, niezwyciężonego słońca. Próbował on zjednoczyć wszystkie religie pod sztandarem Boga Słońca. Dioklecjan, który doszedł do władzy w roku 284, również był oddany Bogu Słońca. Podtrzymywał zasadę Aureliana na temat religii państwowej, a nawet sam ogłosił się Bogiem. Ostatecznie rozkazał prześladować chrześcijan. Rozdział 8. Prawo niedzielne. Dla kilku przywódców chrześcijańskich miało to sens, by wykorzystać popularność niedzieli. Zwłaszcza odkąd święcenie niedzieli sprawiło, że chrześcijaństwo stało się bardziej atrakcyjne dla pogan, którzy już oddawali cześć słońcu w ten dzień. Rzymski cesarz Konstantyn był, tak jak Aurelian i Dioklecjan przed nim, wyznawcą słońca. Był on pierwszym cesarzem wyznającym wiarę chrześcijańską. Było to podczas wyprawy przeciwko jego przeciwnikom, podczas której rzekomo nawrócił się na chrześcijaństwo. Życzliwi mu biografowie twierdzą, że przed zbliżającą się bitwą kulminacyjną Konstantyn miał wizję ognistego krzyża na niebie. W wizji tej przypisał swoje późniejsze zwycięstwo i uznał siebie za chrześcijanina. Historycy debatują nad tym, czy nawrócenie Konstantyna było prawdziwe, ponieważ podtrzymywał swoje pogańskie przesądy przez większość czasu swoich rządów. Zgodził się dopiero na chrzest, gdy leżał na łożu śmierci. Jego rządy ustanowiły dramatyczny punkt zwrotny w historii chrześcijaństwa. W 313 roku, w porozumieniu z Licyniuszem, również cesarzem, skutecznie zalegalizował religię chrześcijańską. Panowanie Konstantyna Wielkiego stanowi jedną z epok historii tego świata. Jest to okres rozpadu Cesarstwa Rzymskiego, początek lub raczej wzmocnienie wschodniego despotyzmu z nową stolicą, nową konstytucją oraz nową religią. Czy Konstantyn przeszedł na chrześcijaństwo, czy też nie? Któż to wie? Jednak ważniejsze jest dla nas, że to, co powstało, było innym rodzajem kościoła i innym rodzajem państwa. W rzeczywistości te dwie rzeczy tak połączone ze sobą, że trudno jest dostrzec, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczyna. Wydaje się, że osobista religia Konstantyna była mieszaniną kultu słońca i chrześcijaństwa.
Według jego chrześcijańskiego biografa Eusebiusza, nauczał on wszystkie swoje armie, by gorliwie przestrzegali Dnia Pańskiego, niedzieli, odnosząc to do Dnia Światła oraz Słońca. Wyraźnie pogańska terminologia. Spójrzmy na ten fragment ze słynnego prawa niedzielnego z roku 321 naszej ery. Czcigodny dzień słońca winien być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej. Natomiast mieszkańcy wsi mogą w tym dniu swobodnie uprawiać rolę. To pierwsze prawo nakazujące ludziom świętować niedzielę i odpoczywać w niedzielę było prawem ogłoszonym przez cesarza Konstantyna w roku 321 naszej ery. Uczynił to bez żadnej wzmianki do chrześcijańskiej teologii lub chrześcijańskich poglądów. Odnosi się on do czcigodnego dnia słońca, co jest aluzją do faktu, że słońce stawało się coraz bardziej przedmiotem kultu. Zatem pierwsze prawo niedzielne, nakazujące ludziom zachowywać niedzielę, nie posiada wcale żadnego zabarwienia chrześcijańskiego. Pomimo, że Konstantyn promował chrześcijaństwo i wybudował wiele chrześcijańskich kościołów, to pozamykał bardzo mało pogańskich świątyń. Mamy kalendarz rzymski z roku 354, to jest jakieś 17 lat po śmierci Konstantyna, który posiada 4 odrębne święta ku czci Boga Słońca. Pokazuje to, że Bóg Słońca przetrwał nie tylko do czasów Konstantyna, ale i do jego bezpośrednich następców. Rozdział 10. Szabat trwa nadal. Czy prawo niedzielne Konstantyna rozstrzygnęło kwestię soboty i niedzieli? Nie według informacji z miejscowości Laodycea, gdzie przywódcy kościoła spotkali się w połowie IV wieku. Synod w Laodycei zajmował się w szczególności kwestią tego, jakie pisma, jeśli w ogóle, miałyby być czytane w szabat podczas nabożeństwa. Ewangelie mają być czytane w dniu szabatu, to znaczy w sobotę, wraz z innymi pismami. Fakt, że synod zajął się tą kwestią, jest niezbitym dowodem na to, że członkowie kościoła chrześcijańskiego nadal brali udział w nabożeństwach w siódmy dzień tygodnia, w szabat. Pamiętajmy, że ma to miejsce 300 lat po Chrystusie. Ale to nie wszystko. Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu. Powinni szczególnie uczcić Dzień Pański, będąc chrześcijanami, i jeśli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa. Co rozumiano poprzez określenie judaizujący? Judaizującymi byli ci, którzy nie pracowali w szabat, tak samo jak Żydzi. Synod chciał, by każdy pracował w szabat i odpoczywał pierwszego dnia tygodnia, który nazywano Dniem Pańskim. I było to zgodne z prawem niedzielnym, uchwalonym przez cesarza Konstantyna. Pomimo popularności kultu słonecznego oraz praw niedzielnych cesarzy, wielu chrześcijan ciągle zachowywało siódmy dzień tygodnia, szabat. W rzeczywistości chrześcijańskie kościoły, które odrzuciły szabat, były w mniejszości. Mimo że wszystkie kościoły na całym świecie mają nabożeństwo co tydzień w szabat, to chrześcijanie w Aleksandrii i w Rzymie zaprzestali tego. Bez wątpienia chrześcijanie nadal zachowywali siódmy dzień tygodnia, szabat, i widać to wyraźnie w drugiej połowie IV wieku. Pomimo teologicznych argumentów, nastrojów antyżydowskich oraz dekretu cesarza, szabat dzieła stworzenia nie umarł. Nadchodzące stulecia ujrzą szabat jako źródło sporu pomiędzy papieżami a patriarchami. Cotygodniowy dzień odpoczynku oraz nabożeństwa stał się sprawdzianem autorytetu kościoła oraz znakiem posłuszeństwa wobec suwerenności nowego rodzaju religijnego rządu. Stało się to powodem wielkiego rozłamu, jaki podzielił kościół chrześcijański na 900 lat. Powiemy o tym więcej w trzeciej części siódmego dnia. Kliknij w link znajdujący się w opisie wideo, aby wesprzeć zbiórkę i pomóc nam tłumaczyć kolejne wykłady tej serii.